Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dodek. Zapraszam Was na kolejny materiał z gry Farming Simulator 19. Jesteśmy na polskim gospodarstwie i dzisiaj w odcinku będę robił to, o czym mówiłem. A mianowicie będę orał sobie to pole, które mam za gospodarką, tylko i wyłącznie po to, żeby je w późniejszym czasie. A czemu mi się ten pług nie chce? Okej, podskoczył. Dobra, skoczył. Chcę tam zrobić sobie po prostu łąkę taką dużą. Co prawda nie będę z niej na razie korzystał, bo nie mam takowego sprzętu, który by mi to umożliwił. Oj, ale myślę, że w przyszłości takowy sprzęt się znajdzie i będę z niej korzystał. Już tak na konkretnie. Tak czy inaczej, dzisiaj na odcinku sobie to pole zaoram. Głównie dlatego, że no w sumie mógłbym podczepić kultywator i ogarnąć to pole kultywatorem, ale tak jak już nieraz mówiłem na odcinkach tu, na Dubnicy czy na Wysokim Brodnie, orka to jest jedna z tych wielu czynności, które w farmingu właśnie bardzo lubię. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach na tej serii, niestety 360 nie nadaje się do obsługi tego pługa. Jest on po prostu za ciężki dla niej. Także tylna oj szła do góry. No tak, a propos tego pola, to myślę, że w przyszłości w tym miejscu postawię sobie jakiś budynek. Możliwe, że tak jak tam przy drodze chciałem postawić miejsce do składowania bel ze słomą. Tak myślę, że może tutaj po prostu postawię miejsce do składowania bel z sianem. Bo niestety tam na gospodarce już nie mam za dużo miejsca do tego. Po prostu ta gospodarka jest mała i jest tam ciasno. Muszę powiedzieć, że jak ogarniałem serię, to z wielkim trudem udało mi się wcisnąć ten mój silos i spichlerz. Znaczy, przepraszam, nie spichlerz, tylko silos do kieszonki. Także było to nie lada wyzwanie. Nie udało mi się tego zrobić tak, jakbym bardzo chciał, bo niestety tutaj troszkę podniosłem sąsiadowi pole z jednej strony, z drugiej jej trochę obniżyłem. No ale jest to jedna z tych rzeczy, które zawsze sprawiały mi trudność, właśnie jeżeli chodzi o kwestię ogarniania budynków, stawiania budynków. Także jest to coś, co mi zawsze sprawiało trudność. I stąd to po prostu tak to w tym jednym miejscu bardzo brzydko wyszło. Mam nadzieję, że z czasem mi to będzie lepiej wychodziło. Podobnie system budowania w 22 jest lepiej rozwiązany. Co zresztą będę chciał się przekonać o tym. Ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie mamy pole do zaorania.
mówiłem o tym wcześniej, ale pozwolę sobie powtórzyć. W związku z tym, że ...360 jest za słaba na to, żeby ciągnąć pół za sobą. Myślę, że z czasem kupię jakiś obrotowy. Mam na myśli tego Pottingera, którego mogliście widzieć oglądać na Dumnicy. I poza odcinkiem dokończyłem tam te trzy pola. Niestety, znaczy może nie tyle niestety, bo nie można tego mówić, że to niestety, zmieniłem troszkę zdanie na temat tego, co będzie posiane. I posiałem na jednym orkisz, na drugim posiałem żyto, na trzecim posiałem żyto. Zrobiłem po prostu w ten sposób, żeby wymusić na tych polach, na tych swoich polach, żeby po prostu wymusić kwestię płodozmianu, tak? Bo gdybym na wszystkich polach posiał rzepak, to bym potem na wszystkich polach musiał siedzieć boże. Kwestia ogarnięcia płodozmianu. Dlatego też stwierdziłem, że nie zrobię tego. Tak, żeby było jakieś urozmaicenie. Żeby tylko nie w te przyszłe żniwa nie żyć tylko tym rzepakiem. A to sobie pozwoliłem jeszcze raz przejechać po tych swoich śladach, tylko po to, żeby wyrównać tą ścieżkę. Tutaj ja na przykład mijaka zostawiłem. I będę go musiał ogarnąć z odcinkiem już chyba. I dlatego wprowadziłem takie małe zmiany. Co jeszcze zrobiłem poza odcinkiem? Aha, poza odcinkiem dosypałem kurom jęczmienia, gdyż irytowała mnie informacja, że ich wydolność jest bardzo niska. Dlatego też dostały jęczmień. Poszło około 1000 litrów tego jęczmienia. Myślę, że na długi czas im to wystarczy. Z tego co widzę, to one go praktycznie nie konsumują. Dlatego też myślę, że po prostu ten jęczmień sobie zostanie, on nie będzie w ogóle, że tak powiem, spożytkowany. Jest wymagane, żeby była 100% skuteczność. No to go dosypałem. Tutaj znowu jadę po swoich śladach, żeby po prostu to wyrównać, bo tam mijaki porobiłem w pewnych miejscach. Ale myślę, że nie będę już jechał do końca, bo tutaj jest w miarę równo, tak jak chciałem, żeby było. Także po prostu dojadę tutaj do tej Elki i zawrócę. Tak jak mówiłem, maszyny przeniosłem w takim stanie, w jakim były. Co zresztą widać po tym pługu, że jest już dosyć zużyty. Myślę, że poza odcinkiem
Eksponował, że wszystkie pola. Poczekam do tej pierwszej fazy wzrostu i wtedy jadę z opryskiem na chwasty, żeby te rośliny kiełkowały i zaczęły rosnąć. A tu na chwilę obecną po prostu przygotuję sobie to pole, zasieję tą trawę. Myślę, że mam taką nadzieję, że w przyszłym sezonie uda mi się już tutaj zrobić pierwsze sianokosy. Gdyż trawa będzie nam bardzo potrzebna, szczególnie przy uprawie, przy hodowli krów. Będę musiał uważać, bo z tego co tak patrzyłem już poza odcinkiem, jak nagrywałem, to tutaj ta trawa ma trzy fazy schnięcia i będzie mi najprawdopodobniej potrzebny przetrząsacz. No bo tak jak patrzyłem, jest świeża trawa, potem jest trawa i potem na końcu jest jeszcze sucha trawa, więc podejrzewam, że tą trawę trzeba będzie po prostu przetrząsać po to, żeby ona wyschła. Tak mi się przynajmniej wydaje, takie mam wrażenie. Ale zresztą ogarnę to w trakcie rozgrywki. Tutaj z tyłu widzę, mamy też drogę do pól. Ja sobie pozwolę zobaczyć na mapie, gdzie ona prowadzi, jak ona to prowadzi. Widzę, że jeszcze dużo. Dużo ogarnienia tutaj przed nami. O. Sąsiad skosił trawę, znaczy kukurydzę widzę. Ja na razie jeszcze nie jestem w stanie jej hodować, także przede mną sporo wody, sporo czasu upłynie, zanim po prostu będę w ogóle w stanie. Także na chwilę obecną, jak już sobie przygotuję to pole, zrobię tutaj sobie wiankę z tyłu, to będę miał dwie łąki, na których będę mógł tak spokojnie już to wszystko pod zwierzęta ogarniać. Myślę, że tutaj suszarni nie będę stawiał. Nie będzie takiego jakiegoś wielkiego zapotrzebowania, jakie jest na tym, na lądnicy.
Tym bardziej, że nie będzie tutaj owiec, nie będzie świń, koni, tylko kury i krowy. A tak swoją drogą to już mamy pierwsze jajka, widzę, 14 litrów. Prawda, żadna kura nam się jeszcze nie rozmnożyła, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Ta mapa ma bardzo specyficznie rozwiązane skupy, ponieważ praktycznie każdy skup charakteryzuje się, przyjmuje poszczególne uprawy, tak? Na przykład dla porównania tutaj mamy skup bel, skup wełny, skup cebuli, skup jaj, marchwi, mleka, ziemniaków. I wiejski skup zbożowy, który przyjmuje, skupuje zboża. Myślę, że to jest fajnie rozwiązane. Przy takim rozwiązaniu według mnie powinna być wprowadzona jeszcze jedna rzecz, a mianowicie kwestia dyktowania cen, tak? No bo skoro jest jeden skup, który przyjmuje jedną konkretną uprawę, jedno konkretne zboże, to ten jeden konkretny skup powinien, że tak powiem, mieć monopol na dyktowanie cen i myślę, że to by było bardzo fajne rozwiązanie. Mam świadomość tego, że tego by się nie dało wprowadzić, gdyż staramy się to w jakiś tam sposób urealnić. Wiadomo, że te ceny się wahają w zależności od popytu, podaży. Co mi się tu stało? A se narobiłem. Przez przypadek przesunąłem czas. I przewinąłem ten dzień. Nie zauważyłem, po prostu wyłączyłem interfejs. Myślę, że gdybym miał włączony interfejs, to bym tego nie zrobił. No cóż, mamy nocną orkę. Tak właściwie to, którą mamy już godzinę? 20:14, także no tak konkretnie przewinąłem ten czas, bo zaczynałem o 11:00. Widzę, że kury sporo nabrudziły, ale to myślę, że to ogarnę już poza odcinkiem, jak skończę to pole. Dobrze. Także w mojej ocenie muszę powiedzieć, że ta mapka jest bardzo fajnie zrobiona w takich typowo polskich klimatach. Pola mamy długie, wąskie. Jest to taka typowa wiejska zabudowa, gdzie przy drodze są domy, natomiast za domami są pola. Co prawda nie jest to jedyna taka typowa wiejska zabudowa, no bo są również zabudowy, gdzie z jednej strony drogi mamy zabudowania, a z drugiej strony mamy pola. Natomiast mówię, to jest taki właśnie charakter, jeden z takich charakterystycznych, typowych polskich krajobrazów. Swoją drogą muszę powiedzieć, że nie podejrzewałem się o coś takiego, że coś takiego sobie zrobię.
przewidzieć, że nawet nie zauważyłem kiedy. No ale zator jest przygotowany do nocnych prac, także nie ma się czym przejmować. Trochę mi te drzewa tam przeszkadzają w tym zagajniku, ale myślę, że z czasem je najprawdopodobniej po prostu wytnę. No chyba, że się nie będzie dało ich wyciąć, to wtedy je sobie zostawię. Muszę powiedzieć, że dosyć długo to idzie. Nie podejrzewałem, że będzie to tak długo trwało. Wydaje mi się, że gdzieś tu widzę zachód słońca. No mówię, to może mi się tylko wydawało. No przez chwilę się tak bardzo jasno zrobiło. Nie, faktycznie jest zachód słońca. Można sobie to podziwiać. Że myślę, że faktycznie te drzewa tutaj po prostu wytnę. Nie wiem jeszcze, czy je zetnę na kłody i wywiozę do tartaku, czy przerobię na biury. Tak czy inaczej będę ją sprzedawał sobie. Będę musiał pomyśleć o przywiezieniu paru beczek z ropą na gospodarkę. Dlatego, że niestety tutaj stację benzynową mamy bardzo daleko. Ona jest praktycznie przy samym sklepie. Dlatego myślę, że beczki z paliwem tutaj na tej gospodarce będą po prostu niezbędne. Z tego co patrzyłem, to bizona na razie nie trzeba tankować. Ciągniki już niestety niedługo trzeba będzie zatankować, bo tutaj powoli zbliżamy się do rezerwy. 360 też ma małą już zawartość w baku.
Zastanawiam się, ile zarobię na tym zbożu, które tutaj mam w silosie. Pszenicę sobie na razie zostawię tak, bo ona mi się przyda do kur. Natomiast i jęczmień, i owies sprzedam. Jak to tu wygląda? Dobra, widać, że te kury naprawdę mają delikatnie mówiąc bałagan. Więc poza odcinkiem będę musiał to już na spokojnie ogarnąć. Bardziej, że zależy mi na produkcji jajek. Głównie po to te kury mówiłem. To jest typowa rasa nastawiona właśnie na produkcję jaj. Nie będę sprzedawał kur na mięso, bo to i tak nie ma sensu. Już powoli zbliżam się ku końcowi tej orki. Myślę, że mimo wszystko jednak jeszcze dokończę już sobie poza odcinkiem. Dziękuję bardzo za uwagę. I jeżeli ten odcinek Wam się podobał, stawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. I dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.